50 w wykonaniu gracza z Gdańska. No i rozpoczynamy ten dzisiejszy derbowy pojedynek. Teraz jeszcze Kozłów za własnej bramki. Fiofanow, zobaczmy teraz uderzenie, dobrze, Kieler. Smirnow traci krążek, niebezpiecznie uderzał na bramkę drużyny z Grodu Kopernika Jakub Stasiewicz. Niebezpiecznie, zobaczmy uderzenie na bramkę drużyny z Torunia. Eloma, indywidualnie chciał to film tutaj zakończyć. Jeszcze Torunianie. Jaworski teraz rusza z krążkiem, zobaczmy akcja Toruniane. Saloranta, Jakola, długo szukali drogi do bramki gdańszczan Torunianie. Osipow, Eloma, jeszcze uderzał Osipow i ma krążek Michał Kieler. Ładna akcja Torunian, to na pewno mogło się podobać, rozklepana, jak to się mówi, ta defensywa drużyny z Gdańska i Jarosław Dołęga, strzelcem drugiej bramki dla gospodarzy. Zdążyli też już tutaj wrócić Torunianie. Rąbkowski, jeszcze raz Mateusz Rąbkowski, jest Józef Witek, do niego krążek. Jeszcze z daleka Mateusz Rąbkowski, zasłonięty Svensson, ale dobrze poradził sobie teraz golkiper Torunian. Eloma, znowu tutaj popis możliwości technicznych Fina w barwach Energii Toruń. Saloranta, Wille Saloranta zostawia krążek kolegom, cały czas Torunianie. Teraz zobaczmy, jest tutaj trochę miejsca. Uderzał Szkodienko, Torunianie. W posiadaniu cały czas gumy, zobaczmy Orłow na prawą stronę. Jeszcze Nowożyłow, Fiofanow. Od razu Orłow próbował zaskoczyć Kielera. I Fiofanow, no i łapie w rękawice Michał Kieler krążek uderzany przez zawodnika Energii Toruń. No teraz tutaj byliśmy świadkami prawdziwego ostrzału bramki gdańszczan. Eloma na Państwa ekranach przed momentem tak by nie wiedział do końca, czy ma zjeżdżać z lodu, czy na nim pozostać. Tymczasem Torunianie, Jegor Rożkow w posiadaniu krążka. Ponownie Rożkow. Starają się teraz spokojnie budować te swoje akcje Torunianie, ale już w pełnym składzie gdańszczanie. No i dosłownie w tym momencie, kiedy kończyła się ta kara gdańszczan, Torunianie zdobyli trzecią bramkę.
ostatniej sekundzie, a właściwie tuż po, wpisali się na listę strzelców Torunianie. Nowożyłow, zobaczmy, przed szansą zawodnik Energii. Na ratę Anton Svensson, ale obronną ręką wychodzi z tego zagrożenia golkiper drużyny Stalowych Pierników. Witek czeka na kolegów. No i proszę o to, w ten sposób gdańszczanie wpisują się na listę strzelców. I to zawodnik, którego tak dziś chwaliłem, Krystian Mocarski, wpisuje się dziś tutaj do meczowego protokołu. Bardzo blisko tego zwycięstwa w dzisiejszym pojedynku, a tymczasem widzimy, jak gorąco na lodzie. Teraz pojedynek bokserski. I w tym momencie kończy się ten pojedynek. Zwyciężają dziś Torunianie w derbach północy ze Stoczniowcem Gdańsk 3-1.